Przez importer lemmingu. Attenzione la lunetist! No, no. Ja ma ten swój pomniczek fajny. Ja wcale nie celowałem. Attenzione! Artillerie! Kurwa, się mnie kupo rozjeba. Attenzione lunetist! Ja nie piszę. Rumuny, no. Bardzo, co to teraz było? Nie wolno bagnąć. Aj, odgryza się. Pierdolny rozumny. Bou, dracule, te omor cu mâna mea! Bou, dracule, te omor cu mâna mea! Nu ce da sticăloșilor! Hey. Avansați! Tu dimne sau? Bart, kurwa, znowu mi chciał. Chciał pobierać 2 giga, ale mówię, nie, bo mi szkoda miejsca. Co tam w ogóle doszło? Duże mapy... Parę rzeczy poprawiam. Nie pamiętam na koniec, co mi tam wchodzi. Tego ten workshop cały też, nie? A te nowe mapy to... fajnie było. Kurwa, rozumiem. Oj, tam idę się zabić, pozłączyć jak i tak umrę. Patrzę sobie na Steama. Sprężynicine! Urmați-mă! Atenție la tank! No uwaga, R2 odpalam, może teraz mi się uda. Nie no. Avem nevoie de ajutor! Bateți în retragere! A to, ale teraz jest tak, że jak już ściągnę jakąś mapę, to już ją mam cały czas, tak? Czy jak tak, to jest? Tak. No to dobra. Masz zaznaczyłeś na workshopie? Subskrypcji dać? Atakacie obiektywu! A to trzeba subskrypcji, no do jednej tylko dałem, spoko. Dopaminę! To już wiem, na czym to polega. Ale to dostał, czy? No. O, co swoją zrobił. Ja. Ty to jest zamieszany, ja cię kurwa, za, kurwa, za gierka. Akurat wtedy za czasem jak kurwa znikały ze sklepów masowo pod paski, kurwa. Się dopiero okazało, że to dla twoich kurwa hi-fi, kurwa słuchawek. Swego czasu była afera pod paską. No to była jedna, no. I co dalej? Nie. Patrz, tak, na z naszego, naszego ulubionego serwisu widziałeś zdjęcie Macierewicza? To puszczam na stolik. Ujel, jeszcze raz, się jaki mam dzisiaj z niebiesy dzień? Jedno, że Polaków nie a to, jeszcze ci pokażę a propos tego właśnie... I znowu Polaków. No bo kurwa, dobry dzień. Napisał dzień. W ogóle taki, wiesz, Einstein, kurde, Macierewicz, samolot, magnes, karabiny, kurde, fajne.
To jest ogniska z dymem. A, odgryzłem się. Atencje, infanterie! Ajutor! Atenție! Artilerie! Kurde, kurka. Czy ty nie podniesiesz tematu? Nie, bo nie podniesiesz tematu. A, to tak, tak. Oj, jeszcze bardzo mi się udało za... O, to zajebista kolekcja dzisiaj. O, Drakul, ty omor! Wszyscy to mają fajne głosy, nie? Ryszka, odezwij się. No już mam normalne, no się tak zapowietrzyłem trochę, jak cię usłyszę. Naprawdę, bardzo lubię. Żadna zależność. Atencje! Infanterii! Jak się teraz? Nie wiem, modlimy się. Pościele jesteś. Andrzej, a jak już przy tym jesteś, to... Poczekaj, bo właśnie... Słychać mnie? Tak. Nie. Znowu mnie wywali. Nie, słychać. Boi coś. Kurwa, zdrowie. To jest tak w ogóle to było właśnie ten pani widziałem. No, właśnie dlatego. Jakbyś kurde przybity jedną ręką do krzyża był. No drugą musi mieć wolną, żeby... Kurwa, no Bart mi trafił, no. No to teraz lecę, kurde, miałem gość wcześniej powiedzieć. Dawaj tam, kurka, po granacie. W tą chałupę. Już jest, poszło, szok. Dobra, Beba, to teraz zerknij na stolik, wróciłem. Dzięki ci jeszcze. Nowa misja, czołgowa, ponoć przyzwoita. Tylko żeby się nie wieszały tak jak te ostatnie. Fuck. A wy kojarzycie ten taki artykuł, kiedyś był w jakiejś gazecie, że Kennedy z Elvisem ukrywają się pod Białymstokiem? Kurwa. To nie mieliście. Tak. Pod Białymstokiem, kurwa. Pod Białymstokiem. Się ukrywa. To wszyscy jakoś pozycja. No. Trzeba wziąć na czapę. Za co? Co ty pierdolili się? To Linda powiedział? Za co? Za jajco. Za jajco. Za co? Pierdolisz. Nie, no naprawdę. Pierdolisz moją kobietę. Skoła. Pamiętacie to, nie? Pamiętamy. To było pytanie. A w jakim filmie to było? No nie, no weź przestań. Beba, i ty się też dałeś nabrać, kurwa. Hał. Słuchajcie, kot,
koty. Dzwoni kumpel do kumpla, mówi. Dzwoni kumpel do kumpla. Dzwoni kumpel. Jak idiota się tam zabrać. Uwaga, będzie kawa. Może słucha, ale może nie znacie. Dzwoni kumpel do kumpla. Ale mi nowe! Nie. Dajcie powiedzieć mu ten kawał. Kurwa, co to są za ludzie, no? Przepraszam. Okej, dzięki bardzo. Ludzie z Mopla. Dzwoni kumpel do kumpla. Dajcie mu powiedzieć. Dobrze, Asi, pierdalaj. Ale to jest... Partyzant, kurwa, czeka. Sorry, Beba, to jest symulator kolegów na najwyższym poziomie trudności. Dajesz. To nie jest proste. Tak samo jest Iron Front na Extreme, kurwa. Ty, weźcie zamknij, Zajs, powiedz ten wreszcie dowcip. Wiecie co, ten dowcip nie będzie już taki śmieszny, bo za bardzo ścinki były, ale powiem. Dzwoni kumpel do kumpla, mówi, słuchaj, co tam u ciebie słychać? Mówi, nie no, spoko. Mówi, jak to spoko? Przysłyszałem, że twoja żona rozpierdoliła ci najnowsze Porsche. Mówi, no rozpierdoliła, nie? No wiesz co, srał pies tam auto, a żona żyje. Mówi, no jeszcze żyje, bo się w łazience zamknęła. Dabum. Tak myślałem. Ja się właśnie będzie śmiał, co kurwa najbardziej wzywał do kawału. Kurwa. Elo! Kurwa. To ja nie... Kurwa. Co ty tak klniesz? Aha. A sklnie, bo nie za niego. Jaraz się. Poza Andrzejki musi dużo wódki postawić. Jezus, właśnie Andrzejki są, kurde, jutro. Ty hopie, no to będzie masakra. Co wy pierdolicie? Jutro nie ma Andrzejek. Co ty gadasz? Statki. Ale zależy, kto robi, no. Ale my... Rozumiem. Z boczku gra. Słuchajcie, o dziwo. Ja tak sprawdziłem ostatnio, to on jeszcze... Na twojej pierwszej. Orientujecie się, po ile teraz Iron Front chodzi? Nie wiem. 15 euro. Allegro. Kurwa, to ja jestem taki stary, to kurwa widzę, a ty młody nie widzisz. Dobra. No to po ile chodzi? Nie! To po ile chodzi? No ale jak ostatnio patrzyłem, to było około 70 zł. I brakuje brille. Ja 75 dałem. Wiesz, że się zwiększę, to będę widział. Ale w Lidlu były po 9,99. A w Biedronce po 12,99. To Iron Front. Chyba cię pojebało, że w górę grybów w Lidlu i w Biedronce. Iron Front, kurde, jest w Tesco. Coś ci się, Andrzej, pojebało w głowie, ale... No zobacz sobie, na szynce leży. Ja widziałem... Pierdolisz głupoty, kurde. Redzie widziałem za 29,99. Gdzie? U masorza. Media Markt. W tej serii takie czerwone pudełeczko, nie wiem jak to się nazywa. Grenada! O kurwa, zdanie sesji. Pany w chuj. Awansać! Dajmy zaszyć. Poważnie, Zajs? 30 zł? 29,99, Redzie widziałem. Nie, jedynkę. To jedynkę, kurwa. Jakie to są kurwa bagna. Pewnie na oświe cały magazynek. Kurka na twojej pierwszej. Jeden. Teraz na od frontu. No! To bardzo podkliwiło. Więcej nie podpowiadaj, bo słuchają. Słuchajcie, ze wszystką rybą, rusty blisko. Po co się wędzono? No i pech chciał, kurwa, niedługo po tym parę miesięcy dostałem robotę na stałe, nie? I chuj, się rzekło. Nie? I no. Kurwa, moje początki z rzucaniem po fajek to tako. A to było, wiesz, początki i końca od razu, ale to było taką, wiesz, taki odrzut. Zgadzam się. Ja do tej pory nie padł. Ja nie ukrywam, że... Trudno było rzucić. Nie powiem, że to jest łatwizna, bo rzucić fajnie to jest trudno, kurwa, ale się udało. Kurwa, bardzo tam grałem. Idę sobie na lacie, kurwa, ja pierdolę. Ty sobie rzucisz fajnie.
Kto? Fort Olgiat. Nie znam, nie słyszałem. No to jest jeden z odcinków Czterech Pancerni. Właśnie. Nie, nie znasz tego? Nie znasz tego? Nie pamiętam. Oj, Friday, no to musisz to... jeszcze... No. Kto się pociągnął na środku tej wsi? Wieśniaki cisną do środka zawsze. Brusie. Nie ma czołgów, nie wiem. Co to było? Zdrowie, zdrowie, zdrowie. Będę jak szalik, chuj tam nie gram i tak przegram. Po co grać? Poszliśmy z kolegami do innego i to było analne pożegnanie 7. Aż mi się chuj do dupy cofnął, jak cię usłyszał. Ale ja to tylko masturbacja, spoko.